Dobry wieczór, Szczęść Boże. Ja nazywam się Konrad Janik, a to jest Polski Punkt Widzenia. Dziś w studiu są z nami ksiądz kanonik, dr Marcin Brzeziński, proboszcz parafii świętego Stanisława Kostki, kustosz Sanktuarium Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki w Warszawie. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Oraz Paweł Kęska, przewodniczący Społecznego Komitetu Upamiętnienia 40. rocznicy śmierci Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Za nieco ponad tydzień przypada 40. rocznica męczeńskiej śmierci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. To okazja do wspomnienia jego życia, jego postawy. Chciałbym, abyśmy zaczęli tak trochę od początku. Czy już w dzieciństwie ksiądz Jerzy Popiełuszko wykazywał pewne cechy, które wskazywałyby na to, jaką drogę życiową wybierze? Proszę księdza. Z całą pewnością w ogóle jego dom rodzinny był domem, w którym modlitwa była czymś naturalnym i oczywistym. A ksiądz Jerzy, jeszcze wtedy jako Alek mały, kiedy chodził do szkoły, kilka kilometrów ze swojego domu w okopach, to zanim rozpoczęły się lekcje, szedł do kościoła, aby uczestniczyć we Mszy Świętej, służyć do tej Mszy Świętej. Także to też wielkie no, świadectwo wiary takiego małego chłopca. Zwłaszcza, że on szedł sam, bo, bo jego brat Józef mówił, że jemu się nie chciało, że wtedy on zostawał w domu, a mały Alek szedł do kościoła, służył, potem szedł do szkoły. Było jakieś takie wydarzenie, które wywarło jakiś taki wpływ, czy, czy które spowodowało, że ksiądz Jerzy zdecydował się na kapłaństwo, panie przewodniczący? Chyba nie ma takich jasnych danych. Ja też pracuję w Muzeum Księdza Popiełuszki. Mówi się o tym, że on po prostu zawsze wiedział, że z liści robił trybularz, że stawiał ołtarzyki. Chyba nie, wi nie wiadomo, czy mówił kazania, bo później powołanie. też ich nie robił chyba mówić. Natomiast może to dla niego nie było proste. Natomiast były też postaci, które na niego wpływały. I z pewnością jedną z tych postaci był ojciec Maksymilian Kolbe. Wiadomo z jego biografii, że ksiądz Jerzy czytał u babci rycerza niepokalanej, że się zaczytywał, że nosił je przy sobie. I też w jego rodzinie dalszej byli kapłani. Też gdzieś daleko po Kodzieli był, jak wskazują badania, ze świętym Rafałem Kalinowskim. Więc coś takiego było. Poza tym matka jego, Marianna, popieluszko ofiarowała go Panu Bogu i powiedziała, że ma być kapłanem. To się wszystko układa w taki właśnie obraz jakiejś pewności wewnętrznej. Został kapłanem, przyładnie. ale niezwykłym. Nie wiem, czy można tak mówić o, o księdzu, o duchownym, że jest zwykłym kapłanem, ale. Jednak stał się postacią wyjątkową. Jak to się stało, że skupiał wokół siebie tylu Polaków, że jest dzisiaj błogosławionym? Z całą pewnością był człowiekiem wyjątkowym i został, można powiedzieć, szczególnie obdarzony przez Pana Boga. I przez pewnie doświadczenia swojego życia, że w momencie, kiedy trafił na ostatnie 4 lata swojego życia na żoli do parafii świętego staństwa kostki, i kiedy zaczęły się dziać te wydarzenia roku 80 potem stanu wojennego, on był przygotowany do tego, żeby duchowo to udźwignąć wszystko, a jednocześnie rozwinął się niezwykle jego charyzmat, mhm. trafiania do ludzi, rozmowy. Empatii, miłości. Bardzo popularne były msze za Ojczyznę. Jakie one miały znaczenie, jaki był wydźwięk tych Eucharystii? Wtedy ludzie przychodzili na żoliwość, aby zaczerpnąć powietrza, aby usłyszeć słowa prawdy, aby się poczuć wolnymi, bo też takie, były, takie było przeświadczenie uczestników Mszy Świętej za Ojczyznę, że oni tam usłyszą prawdę. Będą mogli się czuć w pełni chrześcijanami wierzącymi i Polakami jednocześnie. A poza tym Ksiądz Jerzy, w, także w trakcie tych Mszy Świętych, odnosił się do bieżących wydarzeń, do bieżącej rzeczywistości i także inicjował modlitwę za uwięzionych, internowanych. Ksiądz mówi o tym, że Polacy chcieli tego powietrza, tej wolności, chcieli słyszeć prawdę. Odnosił się ksiądz Jerzy Popiełuszko do aktualnych wydarzeń, o obecnej sytuacji. A Jerzy Urban pisał wówczas, że te msze, kazania księdza Jerzego Popiełuszki były sansem nienawiści. Czy kazania, homilie księdza Jerzego Popiełuszki, jego słowo do wiernych, miało przekaz partyjny, antykomunistyczny, antyrządowy? Dla rządu miało przekaz antyrządowy, dla komunistów, antykomunistyczny, natomiast zło boi się prawdy, dlatego też y, widziało, y, widziało y, jak to powiedzieć, to jest po prostu błąd poznawczy, mogę powiedzieć tak szczerze. Oczywiście to była potworna propaganda, ten system stał na kłamstwie, na manipulacji, i ten cały system się chwiał wobec prawdy. Ludzie mówią o tym, że y, chodząc na msze za ojczyznę, wyzbywali się lęku i nienawiści. Czyli poznając prawdę, stawali się wewnętrznie wolni. Człowiek wewnętrznie wolny dla każdego systemu, em, takiego jak komunistyczny, jest po prostu śmiertelnym zagrożeniem, dlatego że on kontroluje ludzi również przez nienawiść. Budzenie nienawiści było sposobem kontroli. Człowiek wolny od nienawiści był niebezpieczny dla systemu komunistycznego, dlatego ludzie wychodząc z mszy za ojczyznę, em, stawali się po prostu niebezpieczni. I dlatego ksiądz Jerzy był tak niesłychanie niebezpieczny, bo uwalniał wewnętrznie. Dziesiątki, setki tysięcy ludzi spod władzy komunistycznej, spod tej władzy wewnętrznej. I to dlatego zainteresowały nim się komunistyczne służby? To jest długa historia. Najkrócej mówiąc, zauważono go po raz pierwszy w Hucie Warszawa, kiedy przekroczył granicę komunistycznego zakładu pracy, bardzo silnie kontrolowanego przez komunistów, i potem to się tylko rozwijało. Oczywiście, później w stanie wojennym. Kiedy pomagał ludziom Solidarności i kiedy mówił głośno o Solidarności, no to podpadał automatycznie pod parę paragrafów. Raz, że mówił o Solidarności, dwa, że kontaktował się z ludźmi Solidarności, a znał wszystkich od lewa do prawa. I to jest księdza Jerzego fenomen. Oczywiście w ciągu tych kilku lat tam się pojawili ludzie tacy jak Andrzej Gwiazda, Anna Walentynowicz, Ale Kuroń też, Adam Michnik. No wszyscy po prostu chcieli księdza Jerzego, znać z nim, Wałęsa. Łączył to, co oni rozbijali. Dlatego był też niebezpieczny. Mówimy o tej działalności takiej duszpasterskiej, ale to była też taka działalność społeczna, między innymi w stanie, w stanie wojennym. Jak wyglądało właśnie, jak wyglądała ta praca księdza Jerzego Popiełuszki, nie tylko ta duchowa, ta, ta duchowa w ramach działalności kościelnej, no duszpasterskiej, no ale także tej społecznej. Ksiądz Jerzy Popiełuszko miał już wcześniej relacje, znajomość choćby z środowiskiem medycznym w związku z tym kiedy w stanie wojennym wszystkiego brakowało, a dramatyczny był brak leków to także pierwsze transporty z zachodu które trafiły do Polski w stanie wojennym trafiły na Żoliborz do księdza Jerzego po pierwsze dlatego że jako do księdza dla kościoła był, była pewność że te środki zostaną dobrze wykorzystane i trafią do potrzebujących a nie do reżimu komunistycznego a druga rzecz że ksiądz Jerzy miał te kontakty które pozwalały mu czy do, bezpośrednio do szpitali czy do przychodni czy do lekarzy którzy wiedzieli że swoim pacjentom jakiś lek jest niezbędny do, do ich leczenia żeby Przekazać. Takim też jest u nas w ośrodku fragment y, filmu wywiadu y, y, chyba amerykańskiej stacji, która y, pyta księdza Jerzego, czy y, w takim jest ujęcie, taki uchwycony moment, kiedy ktoś informuje księdza Jerzego, że przyszły paczki z lekami. No to dobrze, to się da do punktu medycznego, to oni to rozprowadzą. On umiał łączyć ludzi i angażować do tego, on nie musiał biegać z tym wszystkim sam, natomiast miał na tyle, y, Taki posłuch ludzi, wielką miłość ich do niego, że oni się angażowali, pomagali, pytali, co mamy robić. I on to świetnie organizował. Jak wyglądały prześladowania, działania bezpieki wobec księdza Jerzego Popiełuszki, bo to też miało swój bieg. Początek to jest lipiec 1982 roku, kiedy się wnioskuje o założenie sprawy SOR-POPIEL, czyli sprawy operacyjnego rozpacowania. Założono ją chwilę później, we wrześniu, i pierwsza rzecz. Ich metoda to było straszyć. Być może ktoś się wycofa, więc straszyli. Cegła w okno, z bombą, potem pogróżki, pogróżki śmierci, że dostanie kule w łeb, że będzie miał te gardło, że będzie wisiał na krzyżu. Ewidentne, rzucające się w oczy, jakby inwigilacja, podsłuchy i to szło jedno za drugim. Oni kulminację tych działań szykują na koniec roku 1983 i wtedy też jest prowokacja na chłodnej, czyli wskazanie, że ksiądz przekracza przekraca świeckie paragrafy. Z drugiej strony jest atak medialny, wskazanie, że ma tą swoją e, garçonierę, jak to e, pisano w, e, w tygodnikach. Z trzeciej strony jest uderzenie od środka Kościoła, dlatego że wprowadzają agenta, który jest między kardynałem Glępem a nim i dezinformuje. I te trzy elementy miały wpłynąć na to, żeby po prostu go wypchnąć e, z tej parafii i pozbawić go udziału w mszach za ojczyznę. To się w ogóle nie udaje, więc presja coraz bardziej rośnie. Te metody przestają działać. Trzeba powiedzieć, że koniec roku 1983 wciąż jest niesłychanie wyczerpany psychicznie, zmęczony, traci nadzieję, ma też trudną rozmowę z kardynałem Glempem, yy, ale to wszystko przetrwał, chociaż wiadomo, że czuł silny lęk, bo to też widać, są też świadectwa, mówił często o swojej śmierci. On się spodziewał, że zgnie, bo jednak stanął naprzeciwko, no można powiedzieć, potężnego smoka, to nie był mały gracz. To yy, tak trochę doprecyzowując, żeby dopowiedzieć, dlaczego służby postanowiły definitywnie zakończyć działalność księdza jego Popiełuszki po prostu go mordując. Myśmy długo badali też tą sprawę i, i ją jeszcze będzie się badać, ale takie wnioski jakie przychodzą z analiz dokumentów SB, wywiadu i innych dokumentów. Ksiądz Popiełuszko jest kimś niesłychanym. On, on gromadzi na Żoliborzu po pierwsze już dziesiątki tysięcy ludzi, bo msze za ojczyznę z roku 1984, sierpień, wrzesień, to jest kilkadziesiąt tysięcy ludzi na każdym mszy. Poza tym przyjeżdżają z całej Polski pasterzy opozycyjni i te msze to są takie zjazdy promieniste pasterzy opozycji i w zasadzie ksiądz Jerzy staje się niepisanym, nieformalnym liderem całej dużej grupy duszpasterzy opozycyjnych, Którzy tutaj właśnie koncentrują swoją uwagę. Jak jest powiedziane w Ewangelii, jak się uderzy pasterza, to owce się rozproszą. I można powiedzieć, że ksiądz Małkowski również bardzo wysoko stał w ich statystykach, ale on działał samodzielnie. Ksiądz Jerzy tworzył gigantyczną wspólnotę i był niesłychanie niebezpieczny. Proszę księdza, pan przewodniczący powiedział przed chwilą, że jak się uderzy w pasterza, to owce się rozproszą. To pokazuje też... Jak wielką rolę odgrywał wówczas Kościół. Nie, nie chodzi, w, w, nie, nie mówię o tym kontekście takim politycznym, tylko bardziej w, jeśli chodzi o tę rolę dawania nadziei Polakom. Jaki to był też sygnał dla Kościoła, dla duchownych, zabójstwo księdza Jerzego Popiełuszki? Prawdopodobnie w, w założeniach tych, którzy zabójstwo zaplanowali i zlecili. Miał być takim ostrzeżeniem, uważajcie, bo to może spotkać każdego z was. Nie wychylajcie się, przestańcie robić politykę, bo oczywiście też były te oskarżenia, że msze święte za ojczyznę to, to naprawdę są wydarzenia polityczne. A y, księża, na przykład niektórzy po śmierci Księdza Jerzego już, y, którzy byli uwikłani we współpracy, niektórzy tę współpracę zerwali, więc można powiedzieć, że też to było już taki pierwszy owoc tej śmierci Księdza Jerzego, bo on. Będąc wiernym do końca i jakby oddając życie za, za wiarę, za Kościół, za, za tych ludzi, którym służył, pokazał tym, którzy zbłądzili, że trzeba być innym człowiekiem, trzeba być innym kapłanem. Także myślę, że to też jest jeden z tych elementów, których nikt nie przewidział ze, ze strony władz komunistycznych. Czyli to jest też to świadectwo, które dał ksiądz Jerzy tak. Popiełuszko. Od jego śmierci minęło 40 lat. Co pozostawił następnym pokoleniom po sobie ksiądz Jerzy Popiełuszko? Pytanie zarówno do pana przewodniczącego, jak i do e, księdza Kustosza. Może pan przewodniczący tym razem. Możemy długo mówić, tak najkrócej. Myślę, że my dopiero teraz się tego dowiadujemy. Dlatego, że e, z pewnością ksiądz został zapamiętany bardzo silnie. Ten obraz utkwił przez jego śmierć męczeństwo, pogrzeb ale nie do końca może usłyszeliśmy to, co mówił. I teraz mijają pokolenia i z większego dystansu coraz więcej widać, że jego przekaz absolutnie był większy niż tylko czasy komunistyczne, że jego wołanie o zwyciężanie zła dobrem jest absolutnie uniwersalne, że wołanie o to, aby mówić prawdę i widzieć dobro w drugim człowieku, nigdy się nie dezaktualizuje. I teraz to, o czym mówił dzisiaj, jak patrzy się na media, patrzy się na życie publiczne, może dlatego ta postać dziś tak bardzo jest widoczna, coraz bardziej widoczna, jest niesłychanie uniwersalna. I jego przekaz, ten testament, to jest testament nie tylko historyczny sporu z komunizmem, to jest testament duchowy walki o wolność wewnętrzną i o ład społeczny oparty na chrześcijańskich wartościach. Ksiądz, Kustosz. Na pewno jakimś, jakąś kontynuacją, chociażby czysto widoczną, namacalną jest to, że msze za ojczyznę do dziś są w naszym kościele co miesiąc odprawiane. Oczywiście nie ma takich tłumów, nie jest to ten wymiar oddziaływania, natomiast nauczył też nas, można powiedzieć, nas pasterzy, w tej parafii, ksiądz Jerzy tego, że ta modlitwa za ojczyznę jest ciągle potrzebna, w każdych okolicznościach, że jej nie można zawiesić, bo już jest dobrze. Nie. Za ojczyznę trzeba się modlić, to jest powinność każdego z nas, kapłana, ale także każdego człowieka wierzącego. Na pewno też ksiądz Jerzy nauczył w stosunku do nas, kapłanów, tego, że trzeba być człowiekiem dialogu, starać się zrozumieć, wysłuchać i pomóc każdemu człowiekowi, któremu jesteśmy w stanie pomóc. Oczywiście wtedy, kiedy też jest dobra wola z drugiej strony. On miał tę umiejętność trafienia do Także sumień ludzi, którzy często byli wiele lat poza Kościołem, a dzięki jego właśnie tej, tej miłości bliźniego, takiej dobroci, serdeczności, do Kościoła wracali. Wbrew pozorom, rok 84 wcale nie był tak dawno, bo jednak wciąż żyje wielu ludzi, którzy, pamięta, którzy pamiętają tamte wydarzenia, pamiętają księdza Jerzego Popiełuszka, ale młode pokolenie nie. Dla mnie, <śmiech> 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 przepraszam. Dla mnie ksiądz Jerzy Popiełuszko jest postacią historyczną. Znam go tylko z podręczników, z nagrań. Jak przekazać jego nauki, jego postawę młodemu pokoleniu? Przede wszystkim oni muszą poznać postać Księdza Jerzego, więc kwestia jest po pierwsze w domach rodzinnych. To jest bardzo dużo, jeżeli rodzice są w stanie opowiedzieć, czy dziadkowie, bo dzisiaj to już może być potrzeba, żeby to dziadkowie opowiadali o tamtych czasach. Ale wielką, wielkim bogactwem jest też to, kiedy młodzież przyjeżdża do Muzeum Księdza Jerzego, które jest zlokalizowane pod kościołem naszym. I kiedy odbywają się takie lekcje szkolne. To dla nich jest to... Coś zupełnie niewyobrażalnego, i zresztą pan Paweł za chwilę pewnie o tym powie, oni milkną, oni są inni, jak wychodzą z tego muzeum. Oczywiście może być jeden czy drugi człowiek, który po prostu przejdzie i, i, i nic to na nim nie wywrze, ale dla na większości to wywiera ogromne wrażenie, bo oni dopiero sobie uświadamiają, kto to był i jak wielką cenę za bierność Bogu zapłacił. A kolejnym etapem też pan Paweł, niech rozwinie, są szkoły letnie, które organizujemy od kilku lat, które powodują, że młodzi ludzie poznają księdza Jerzego tak naprawdę. No i tutaj też ogromna rola świadków tamtych wydarzeń. Przed programem rozmawialiśmy, że jest ich coraz więcej. Jeszcze tylko wspomnę szybko o młodzieży. Wczoraj na kulu była bardzo ważna sesja naukowa, i jednym z elementów sesji był konkurs poetycki, literacki, plastyczny dla, dla młodych ludzi, dla studentów. I jeden z wierszy nagrodzonych nosił tytuł Potrzeba mistrza. I Ja z młodymi ludźmi pracuję, mam szkoły zjazdy zjazdy, nastolatkowie niesłychanie chłoną tą historię, są jej wierni i patrzą na księdza Jerzego przez przysmat jego życia bardziej niż śmierci, szukają w nim duchowego wzoru i towarzysza i znajdują. Więc ja sądzę, że ruch Młodych Księdza Jerzego, który już jest, będzie się bardzo szybko poszerzał, można znaleźć też Młodych Księdza Jerzego. Jeśli chodzi o świadków, oni są bezcenni. Dlaczego? Mówimy o młodym pokoleniu. Młodzi bierzą świadkom. Kiedy są zjazdy, nie słuchają historyków, słuchają świadków. Ktoś może być osobą starszą, mówiącą wolno, czasem czegoś już nie kojarzyć, ale jego siła emocji, spojrzenie przekonuje młodych ludzi. My tych świadków nagrywamy, szukamy i budujemy potężną bazę pamięci. Jest to też apel do naszych widzów, jeżeli ktoś pamięta, ma jakąś wiedzę, może się zgłosić. Na stronie, pop, stronie popieluszko.net.pl, tam jest rubryka kontakt, więc prosimy się kontaktować, będziemy też jeździć, zapraszać i rejestrować wydarzenia czy różnego rodzaju uroczystości upamiętniające 40. rocznicę śmierci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki właściwie mają miejsce od początku tego roku, ale mamy ten ostatni tydzień do, do tych głównych obchodów. Co właściwie nas czeka, jakie wydarzenia, uroczystości będą się w tym tygodniu będą miały w tym tygodniu miejsce, jak te główne uroczystości będą wyglądały. No. Cieszy nas bardzo to, że 29 września był skierowany list Konferencji Episkopatu Polski do. Wszystkich parafii. Mam nadzieję, że był czytany, przypominający postać Księdza Jerzego. Od wczoraj trwa nowenna w intencji Ojczyzny za wstawieństwem Błogosławionego Księdza Jerzego w naszym sanktuarium, ale też była rozesłana do wszystkich diecezji prośba o to, aby zaangażować się i, i, i tę nowennę w parafiach lokalnie odprawiać. Z tego miejsca mogę też zachęcić wszystkich naszych widzów do tego, żeby także prywatnie w domach można tę nowennę odmawiać. Za przyczyną Księdza Jerzego w intencji Ojczyzny. A największa y, uroczystość nas czeka 19 października w rocznicę. Y, o godzinie 16 będzie Msza Święta, którą będzie celebrował ksiądz kardynał Kazimierz Nycz. Y, I spodziewamy się, że będzie bardzo dużo ludzi. i Serdecznie dzisiaj już zapraszam do udziału w tej Mszy Świętej. I tym zaproszeniem kończymy. Ksiądz kanonik dr Marcin Brzeziński, proboszcz parafii świętego Stanisława Kostki i kustosz sanktuarium błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki w Warszawie był naszym gościem. Dziękuję. Oraz przewodniczący społecznego komitetu upamiętnienia 40. rocznicy śmierci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, Paweł Kęska. Dziękuję bardzo dziękuję, za rozmowę. Dziękujemy. Państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Z Panem Bogiem.